odwróciła się i nagle nasze usta spotkały się. Poczułam miękkość jej warg na moich, jej oddech, zapach. Ta chwila trwała sekundę, a może wieki. Obsypywałyśmy się pocałunkami, wymieniałyśmy dotykami, westchnieniami. Każdy jej całus był dla mnie nowym skarbem, który chciałam ukryć w sobie na zawsze. Nie, nigdy się nie kochałyśmy. Tamten wieczór był jedyny. Wszystko było takie naturalne, takie proste, takie tylko nasze. Czułość, pocałunki. Takie dziewczęce sprawdzanie odczuć swojego ciała. Nie zatarła się granica między przyjaźnią a miłością. Byłyśmy wtedy takie ciekawe siebie, swojego ciała, odczuć. Przez 2 lata żeglowałyśmy, włóczyłyśmy się po łąkach, przemierzałyśmy na rowerach lasy, kąpałyśmy się w jeziorach. Jadałyśmy kradzione jabłka. Byłyśmy na chwilę razem. Szczęśliwe. Nie szukałyśmy chłopaków. Nie starałyśmy się zaprzeczać uczuciom. Potem wszystko się skończyło. Może dorosłyśmy. Nasz czas minął. Ona ma teraz córkę, męża i psa. Mieszkają w bloku. Nie widziałam jej od lat. Podobno przytyła. Jej siostra robi karierę. Pies jest szalony. Rozmawiałyśmy przez telefon. To nie była już moja Daria. A przecież chciałyśmy się uchronić od codzienności, od nudnej, szarej rzeczywistości. Ona skapitulowała. Zmieniła się. Ze strachu? Z miłości? Kocha swojego męża. Tak, jest szczęśliwa. Nadal żegluje. Pyta pan o facetów w moim życiu. Też byli. Bardziej i mniej ważni. Ian, mój afrykański kochanek. Kochał mnie i znienawidził. Nie byłam gotowa, nie wiedziałam, nie umiałam. Potrafił ratować życie, być silny i płakać jak dziecko. Umiał zaczarować i cisnąć w otchłań rozpaczy. Zamykał się w swej skorupie, pozostawiając mnie wśród przepięknych afrykańskich kwiatów. Goniliśmy za sobą przez całą Afrykę. Uciekaliśmy od siebie przez Saharę. Wracaliśmy do siebie na chwilę, rozjeżdżaliśmy się, pisaliśmy, rozmawialiśmy, całując słuchawkę, zmęczeni, wyczerpani sobą, gonitwą i emocjami. Kocham cię, mówił. Niemożliwe mnie nie można kochać. Zawsze o tobie marzyłem. Skąd wiesz, jaka jestem? Wiem, zrobię dla ciebie wszystko. Pokocham śnieg, pokocham listopad w Warszawie albo wybuduję dom z widokiem na ocean. Będziesz miała duży ogród, kupimy farmę. Tak, będziemy jeździć, fotografować żyrafy. Pojechałam oglądać żyrafy, ale sama. Oglądałam domy na wzgórzach nad oceanem. Sama. Poznawałam Kapsztad. Sama. On pojechał do Zimbabwe. Pisałam: chciałeś dać mi jak najwięcej. Wiem. A ja chciałam ciebie. Ty się bałeś. Ja też zaczęłam się bać. Nie wierzyłam sobie. Nie wierzyłam w ciebie. Kochałeś mnie. Pozwoliłam ci poznać siebie. Nauczyłeś mnie spać pod gwiazdami. Nauczyłeś mnie kochać się na pustkowiach, przy kominku, na plażach,
wśród winorośli. Piliśmy wino, w którym byłeś ty i ja. Oswoiłeś mnie na chwilę i myślałeś, że to wystarczy. Ja uciekłam. Ja cię odrzuciłam. Ja nie wytrzymałam napięcia czekania, myślenia, strachu i twojego domagania się mnie, całej, wtopionej w ciebie. Chciałeś decyzji, rozwiązań. Wiem. Przyjechałeś. Było zimno. A ja już nie potrafiłam cię kochać. Odwiozłam cię na lotnisko. Odeszłam. Nie mogłam dłużej czekać, patrzeć na nasze rozczarowania, na stracone nadzieje i umierające uczucia. Przestraszone, zagubione i wymuszone uśmiechy. Poznałam Jena w Warszawie. Przyjechał tu odwiedzić swojego przyjaciela, który pracował w Polsce. Nie pamiętam, czy zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Potem przez 3 lata pisaliśmy do siebie listy, tylko listy. Zadzwonił, zaprosił mnie, przysłał bilet. Pojechałam. Bałam się, ale byłam młoda. Panie doktorze, miało być jak w pożegnaniu z Afryką. Zresztą był strasznie podobny do Redforda. Rozumie pan moje zauroczenie, prawda? Jen był moim pierwszym kochankiem. Pierwszym prawdziwym facetem. Ten dom, tamta sypialnia. Pierwszy jego dotyk. Zdjęłam zegarek. Czas przestał istnieć. Nie pamiętam, jak znalazłam się w jego ramionach. Na chwilę przestałam wstydzić się swojego ciała, swojej kobiecości, doznań. Patrzył na moją nagość, a mnie to nie przeszkadzało. Chciałam go więcej i więcej, w sobie, na sobie, blisko, najbliżej jak tylko można. Pojechaliśmy razem do Namibii. Tam zaczęły się problemy. Rzeczywistość okazała się daleka od marzeń. Ian, którego coraz lepiej poznawałam, nie był tym z moich wyobrażeń. Rozczarowałam się, poniosłam porażkę. Na początku naprawdę chciałam stworzyć coś pięknego, trwałego, stabilnego. Może byłam wtedy za młoda. Nie wiem, gdzie on teraz jest. Nie wiem, co robi. Nic nie wiem. Patrzę na zdjęcie, na którym przynosi mi tacę pełną truskawek. Pamiętam. Jedliśmy je przez całą noc, upijając się szampanem. A następnego dnia był taki poważny. Nie znoszę rozstań. Związanego z nimi cierpienia. Czuję się jak dżownica wypchana rozpaczą, przekopująca się przez ciemne zwały ziemi w poszukiwaniu jakiejś radości i pocieszenia. Tak. Ja odrzuciłam. Ja nie chciałam. Ja powiedziałam nie. Ja potraktowałam go źle. Mam wyrzuty sumienia, że jechał wtedy w listopadzie do Polski, żeby usłyszeć, że już go nie kocham. Mogłam powiedzieć to przez telefon. Ale nie potrafiłam. Związki różnie się kończą. Ten właśnie taki miał koniec. Bolało. Piekło. Więc rzuciłam się w pracę. Pozdrawiam. Wika.